Cześć wszystkim, tam w kolejnym odcinku z Papas Pastry, w którym będą kolejne dwa dni. I w którym będzie nowy okres. Będziemy mieli jakiś jubileusz, za chwilę się okaże czego. Okej, czy tu wszystko jest na miejscu? Myślę, że tak. No nie. W sklepie chciałem upgrade'ować, nie ma już co. Możemy na przykład sobie kupić jakieś ubranka na jotkę. Znaczy mamy koszulkę na jotkę? Nie mamy koszulki na jotkę, więc... A nie, mamy koszulkę na jotkę, więc... Bo to o shirta chodzi, więc shirta nie kupuję. Flagę mogę kupić. W sumie mamy dosyć sporo rzeczy, nie? Pod jotkę, więc... Jak tu umieścić. Nie ma nic z literą J. To możemy coś w sumie kupić, ale potem gdzie? Potem gdzie? Mamy nową celebrację. Nie wiem. Jakkolwiek to się tu nazywa. O. O Rocket Ragu. I boomer przyszło. Tak nie czytałem, te okresy też się powtórzą kiedyś. Te luau i to... No chyba się powtórzą, skoro... Albo się nie powtórzą, zobaczymy zresztą. Czy ten sesik na przykład jest tutaj gdzieś? No właśnie, bo niektórzy klienci tu są po to... Właśnie, czyli festa i tak dalej, więc chyba się te okresy kiedyś powtórzą, bo chyba nie przechodzą ci klienci, skoro mają holiday jakiś wybrany. Albo nie, przechodzą, bo... Nie wiem zresztą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To chciałem zobaczyć kwestię tych sosów. Czy jest tu napisane, co jest za sos z tą rakietą? Chyba nie. Nie, nie ma nic o sosach, które są przypisane do okresów, więc znikły też te niespodziankowe, że tak powiem. Makaron. Dobra, możemy przyjąć zamówienie. Muszeleczki. O, dobra, już mogę. Sobie sprawdzam, czy jest to idealnie 6 klientów, czy nie, z tą jatką. Jakoś się nie skupiłem, co za klienci przychodzą, ale chyba nie przychodzą według okresów, tylko losowo przychodzą też. Poza swoimi ulubionymi wakacjami. No chyba tak jest, że nie przychodzą tylko i wyłącznie jak jest ich ulubione, są ich ulubione wakacje, bo ten okres to w tej chwili się wakacjami nazywanie. Pierwszy z Dora. No i co to jest ze sosik w każdym razie, bo jakiś jagodowy?
Jakoś coś typu czerwony z jagodami. Tego nie, nie znam odpowiedzi na to. Dobra. Dobra. Makaronów nie wsadziłem jednych tych. Clover. Nie, no to to już widać, że klienci nie tylko przychodzą we... To jest, są ich ulubione wakacje, ale mogą przyjść też innego dnia. I w inne wakacje. W innym okresie. Dobrze wiedzieć. Czy każdego klienta można spotkać zawsze. Chlebek, mogę już to wydać. Zaserowane 30 zamówień z kurczakiem. Jeszcze dwa sosy są do odblokowania. Nie? Oczywiście nie zalicza się ten sos, który jest przypisany do okresu. No właśnie, wróciłem się. I akurat natknąłem się na możliwość wymieszania, więc. I wróciłem się bezsensownie. Nie. Pierw odbierzemy zamówienie. W momencie, kiedy wrócę, to będzie idealny czas, żeby gdzieś tam te makarony wyciągnąć. Dwójkę mogę już szykować. A najpierw tutaj to. Makaron, niech już woda z nich ucieka, a ja wydam. Na pewno widzę, że przychodzą klienci, którzy mają ten okres jako swoje ulubione wakacje. Cała reszta, no to przychodzi jakby jak chcą. Nie te makarony. Nie te. A, to już mamy 7 klientów, widzę. Czy najwidoczniej YouTube daje zamówienie numer 2 i numer przedostatni, więc... Skoro YouTube teraz przyszła, to następny klient będzie closer. To tosty szykujemy, skoro chcą. Wszyscy chcą z rakietkami, najwidoczniej... To jest ich ulubiony okres. Czy wakacje? Niby gra to nazywa wakacjami, tłumacząc to na polski. Tak, ja to nie przetłumaczyć. To się chyba nie musimy wiekułki w jedno miejsce. Nie musimy się chyba tym za bardzo przejmować. Zdublowałem mu kulkę w jednym miejscu. Dobra, to od razu wydam, żeby chociaż punkty za coś innego dał. Na 120, czyli dobry wynik. Będzie rank w tym dniu, nie? Ostatnio to skończyło się na tym, że jakieś 100 punktów zabrakło, nie? Mam nadzieję, że nie słychać u was tego, co mi... W sensie tylko mnie słychać. A nie słychać żadnych głosów z domu. Dobra. No, czyli najwidoczniej Juta będzie przychodzić z zamówieniem numer 2 i numer przedostatni. To już wiadomo, jakby, to już wiemy, jak wyczyć tę grę.
jak wyczuć, czy przyszedł klient numer 7, czy w tym wypadku będzie numer 8. Jak Juta przyjdzie z klientem pod numerem 7, no to numer 8 będzie zamówienia od następnego klienta. Chyba wiecie, co ja chciałem wam powiedzieć, nie? Wiecie, o co mi chodziło. No trochę to nie wyszło z tego, co widzę. Okej, musi spodobać. Po prostu musi mi się spodobać. Pomidorki. Siedem pomidorków. Trzy. Chyba tak mogę ustawić. I tak. Może mu się spodoba. Piątka to jest, nie? Żeby nie pomylić. Zadowolona. Egi. Kiełbaska, nie? Ten... Nie. A, nawet chleba nie mam zrobionego. Nie zauważyłem, że chleba nie zrobiłem. Pod numer 6 i 7. Szóstka to już wyjeżdża, więc można brać. A siódemka za chwilę będzie do wzięcia. Dobra, ostatnie zamówienie. No, będzie pierwszy closer klient z brązowym medalikiem. No to będzie rank na pewno. Tam jednak nie będzie, bo przecież więcej punktów najwidoczniej brakowało. Sliders, escape, dobra. Tam jest gwiazdeczka. Trzeba skruszyć tego krakersa. To jest pewne. I już widzę, że źle zacząłem. Trzeba to zepsuć. Gwiazdeczek jest full, więc... Może być. A, już mi się escape zmienił. Już mi się... poziom zmienił. Na to nie mogę, bo to tylko mogę zlecić na dół. Chyba widzę rozwiązanie. Na pewno nie mogę iść tam. To jest jedna opcja, teraz też. Trzeba się jakoś przenieść tutaj. Zrobić to w ten sposób. I teraz rozwalić tego trackersa i tutaj. I to było zadanie. Może inaczej to trzeba było zrobić, a zrobiłem to w ten sposób. Co jeszcze jedno zrobimy? O, to jest jedna z tych łatwych, nie? Ciach, 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 ciach. Lustereczko. E2. Dobra, to jeszcze jedno sobie zrobimy.
akurat to mogę w tę stronę tylko. Jakbym poleciał tu, to bym już to zepsuł, nie? Bo nie miałbym jak lecieć. A tak, zauważyłem to i błędu nie zrobiłem. Stolik numer 3. Dobra, za chwilę się je ustawi. Już więcej nie chcę. Dekorujemy. Akurat nie pasuje do okresu, więc nie wkładam. No jest tu 26 dolców. Może coś pod J-kę kupimy. Flagę. 8. 8 rzeczy ze Fortnitera. W sensie z tej kategorii wykupiłem. A to plakat możemy sobie w sumie to wziąć, skoro jest ten tylko jeden. Tutaj możemy na przykład. A tapetę mamy już, więc. Mamy sobie może jakąś. Czego nie mam? W ubraniach czego nie mam? Mamy pancy, mamy shirts i tylko tyle. Więc pancy i shirtsy możemy odpuścić, a całą resztę możemy jedną rzecz kupić. Shirts nie, bo mówiłem, że mamy. Tank, a to jest shirt, to nie? Pants nie, nie stać mnie. Pasek mogę kupić. No kupimy. Kupimy im pasek w takim razie. Tutaj mamy pasek. Tutaj jeszcze jest do udekorowania. Nasza restauracja. Mi 20 punktów za flagę. Dobra. A cała reszta może zostać, bo nikomu to nie przeszkadza. Nie? Idziemy do 32 dnia. Z tej linii. Pewnie też są makarony przypisane do tego jubileusza, czy jak to nazwać mogę inaczej. Zamówienie. Właśnie, bo gwiazdeczki. W tym miejscu najwyraźniej zawsze będą stać makarony te przypisane do okresu. Już więcej makaronów nie będzie, bo, więcej, bo się nie mieści, więc to jest więcej makaronów nie będzie, to już powiedziałem. Czyli mamy już komplet makarona, a całej reszty jeszcze nie. Jest tu gdzieś bar zrobiony za to? Albo jeszcze nie, bo nie ma wszystkich tych odblokowanych. Możliwe, że gdzieś z tyłu będą jeszcze stać. Tak mi się jakoś nie pamiętałem, żeby był bar za zrobienie wszystkich makaronów, więc sobie zobaczyłem i się przekonałem, że to nie są wszystkie makarony. Są wszystkie makarony w pierwszym rzędzie, a tam z tyłu jeszcze będą. Alan, witam cię. Też chcesz gwiazdeczki? No tak, bo ci, co są z tego okresu, to przyjdą zawsze, nie? W sensie codziennie. Patrząc na, patrząc okiem gry, nie? Dobrze, to mogę wymieszać zaraz. I się zająć tym zamówieniem. A widzę, co zrobiłem źle. Nie wsadziłem odpowiedniego sosu. Dam sos pomidorowy, a nie z rakietek. To trzeba by przecić te makarony z drugiego garnka. Które makarony będą szybciej, co? No tamte. A w jednym czasie są wyciągnięte, więc za chwilę będzie to, co powinno być.
i wyciągniemy. Pałkę sobie kokosa pije. Tak, bo sobie podejdę do stolika, naleję sobie kompotu do kokosa i wypiję, tak. Dobra. Raz, dwa. I teraz nie pomylę sosu. Nevada, witam cię. Nevada. Makarony jeszcze ci nie wstawiłem. Są wszystkie makarony? Jedynka i dwójka żyły, trójka i czwórka. Nie mam jednych makaronów. Muszelek. Okej. A nie, tu muszelki są. To muszelki będą czekać, jak będzie ktoś chciał muszelki, to się je wstawi. Ten trójkącik, pod dwójką jest ten chlebek. Tam nie wstawiłem nie nastawiłem budzika. I byłoby kiepsko, jakbym tego crashera mu nie dał. Jakoś się to nazywa. Nazywam to crasherem. Bo pieprzniczka i ma literkę C. Jeszcze pierwszego zamówienia nie wydałem, ale już poszedł numer. Dobra. Teraz to zamówienie. Punkty mi zabrała. Mało mi tych punktów dała. Mogę wydać. O, 15 brązowych medalików. I dwóch ostatnich klientów. Marty, który lubi święta, i Queen, która lubi wszystkie okresy. Szósteczka też jest to. A co to mogę wysypać? Sprawdzałem, czy mi się mikrofonik nie wyłączył przypadkiem. Bo wiem, że on potrafi być włączony, a no, nie nagrywać mi głosu. Tutaj. No to ten dzień nie będzie tak ładnie zrobione jak poprzednio. Już wiecie dlaczego, nie? Wiecie dlaczego. Bo się źle zaczęło, to się źle kończy. Żeby chociaż ta ostatnia klientka miała w sensie dużo punktów, żeby mi dała. Od razu przyspieszymy, tu woda będzie wylatywać. W sensie za dużo składników tu nie ma, więc mogę sobie czas zaoszczędzić. To woda wylatuje, tu pomidorki. Szósteczka. A nie mam szósteczki. Czwórka.
dobra. Piątka idzie. Te punkty wzrastają, więc jest dobrze. Siódemkę teraz robię. Tutaj niech się tosty już robią. Teraz przyspieszamy to, przyspieszamy. Kurczaczek. Nie ten chlebek. Mogę zmienić chlebek? Mogę. Dobrze. Dobrze, że mogę chlebek zmienić, ale chlebek był ok. Ale sos nie jest ok. Bo ja teraz mam robić szóstkę. Siódemka to jest. Leci. Takie ładne punkty. Tutaj procenta zabrała, ale ładne punkty. Sto trzydzieści dwa. Dobrze. To zamykamy. Odcinek też się kończy. Jeszcze sobie jakieś show zagramy. O 95%, ładny wynik. To powinien być rank. No jest rank, tyle punktów zdobyłem, że jest rank. I pokazałem, że potrafię zdobyć 1000 punktów. To jeszcze takie 1000 zdobyć następnego dnia i będzie kolejny rank. Dobra, to klientów szukamy. Akari, okej, okay. Akari. Akari idzie tam. Tu jej oczka są, jeszcze je widzę, jeszcze nie zgubiłem. Tutaj. Nie uciekłaś mi. Mamy plakat z pizzą. Jeszcze jednego, to krystal teraz. Tych oczek tyle przyszło. Ale nie zgubiłem tych moich, które mam. Tutaj. Nie. No jak widać, pomieniłem oczka. Dobra, koniec. Koniec show na ten odcinek. To jeszcze plakat, czy on pasuje? Z pizzą to chyba nie pasuje. Właśnie. Ale lusterko mogę dać, bo lusterko... Nic. Nie. Lusterko może być zawsze, tak? Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego. Cześć!